I po mój niedyktowany drużyna Juwenii wygrała piłkę. Karny dla Juwenii za nieodtoczenie się od piłki. Sędzia trzyma korzyść dla drużyny Juwenii. W momencie, kiedy stracą piłkę, wróci do korzyści. Cały czas grają na korzyści zawodnicy z Juwenii. Coraz bliżej pola punktowego. I pierwsze punkty. I udane podwyższenie, wynik 7-0. I drugie przełożenie Juwenii. Dzień dobry!
I po molu autowym punkty dla Juweni, wynik 17-0. Dozwolony atak formacji autowej. I... I zawodnik budowany prawdopodobnie pomylił linię, bo mógł zdobyć punkty pierwsze w tym meczu, ale dalej nasi zawodnicy w ataku. I do przodu niestety. I brawo za obronę. Przewiczek mi przewiesiła, bo to był jej szalik. Ja stwierdziłem, że ona mi podniesiła, a później podniesiła, jak ta matka, rozumiesz? No to już znasz te kredencje. Brawo! 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 Brawo!
I położenie punktu przez zespół Wilni 27-0. Trybunę przeciwną. I następne punkty 32-0. I podwyższenie udane 34-0. I karny dla Budowlanych, a tutaj za Czarek Zabokrzycki na razie leży. I zmiana Czarka. I proszę, punkty pierwsze w rundzie wiosennej dla Budowlanych 44-3. Niestety, jeszcze raz będziemy kopać. Kopam na próbę. Starych nie właśnie schodził. I teraz nie kopię. Nie. No. I powtórka również udana. I pierwsze punkty w rundzie wiosennej dla Budowlanych. I wynik 34-3. I punkty dla Juweni 39-3. Niestety próba nieudana. I zobaczymy, czy uznane punkty będą, czy nie. Przydałoby się wideo. Poproszę klatkę. I brawo, punkty dla Budowlanych 39-8. Kuriozalna sytuacja. I udane podwyższenie 39-10.